Adel. Kiedyś ta piosenka, miałem wrażenie, była zapydziała. Czytam sobie pana Tadeusza, może ostatnio, nie aż tak często, ale przez wiele lat, od kiedy moje małe dzieci wzrastały, to czytaliśmy go sobie bez pospołu wiele razy, oglądaliśmy też pana Tadeusza. No i zaznajomiliśmy się, ja kiedyś się zaznajomiałem z wielką chęcią, a teraz stało się to taką rodzinną hobby, rodzinną znajomością. Nie mówiąc o tym, że troszeczkę wpają dzieci fakt, że nasza rodzina po części jest nadmienna, choć jesteśmy zdecydowanie wielkopolanami, zakorzenionymi, ale jednocześnie mój tata jest nadmienna. No, tak się stało, że temat pana Tadeusza powoli staje się ogólnie polityczny jak najbardziej, no bo to posunięcia w lekturach, coś tam jeszcze niedługo będzie to coraz bardziej aktualne, a kiedyś, parę lat temu, no po prostu z chęci literaturoznawczo szkolno-dziecięcej napisałem piosenkę o tym, dlaczego właściwie ten pan Tadeusz jest taki dla mnie istotny. Bo rzeczywiście, on jest niezrozumiały, a jednocześnie tak trwa we mnie, że właściwie trudno powiedzieć, dlaczego jest. To jest arcydzieło, które nie wymaga wytłumaczenia. Po prostu jest, no ale to wytłumaczenie spróbowałem mimo wszystko napisać. Dlaczego pan Tadeusz? Niezmiennie, nieodmiennie, codziennie wzrusza 9000 wersów pana Tadeusza. I ogromność, blask i mrok, łaskawie lśniące spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością mieszać nierzeczywistość ich z rzeczywistością. A iż mych zmysłów zestaw w rysie trwale gryzł wzrok do tych wejść, smak, słuch i nawet szósty zmysł. Gdy w środku środka na pomoc miasta środkiem jadę, mam, bo mam, że jest za ogrodkiem dzicz koło, ja wesoło wędruję przez haszcze. Ten smaszczy jedzie straszny, paszczą na mnie klaszcze. Ubiwszy gojem wigos, który się wyrabia, z kapusty, której się uprzednio czołga uchrabia. Bruk wpada w ucho, wigos w brzucho, wódka w kordań, po wódce niczym mrówka biorę się do pań. Kto się tych dań obfitość wąchasz oraz wsłuchasz, pojmiesz, że pan Mickiewicz wielki to był kucharz, który niezestawialne zestawiając smaczki z polskich bebeków zrobił narodowe flaczki. Zbigosił je i zbiesił, czyniąc sztuki osią. Popieprzył tej meną porok z osią. Wydestylował ducha przędożytnich z trzech i tak robaka zalał, że zapiera dech. Lecz cóż ja podczas naszych obcesowych czasów, rząd z niskich, średnich płac i wysokich obcasów, gdy świat przebiera miarkę zdążając do kreski, czuję się sam jak niedźwiedź głupi i litewski, lub jak szlachecka mucha gnuśna elegancka, którą wojskiego paska rozpłaszcza znienacka, lub jak oparta z wąsów sędzi słona łza. Szczęściem wbrew pandemonium pan Tadeusz trwa.